zobaczyć jeszcze foty pod ścianą, jak sobie siedzę po prostu. Włączyłem nagrywanie. Co? No my nagrywamy. Przepraszam. Dobra, tak to, więc my to nagramy. Dobra, nie, siadaj, muszę wydolać zaraz i tak. Dobra, to rób teraz szybko. My dzisiaj się teraz. Dobra, to lecimy dalej. Da, sorry. Bo to potrwa z parę minut, nie? Dobra. A tam 5 minut. Siemanko mordeczki, Body Christ po tej stronie. Razem ze mną jest dzisiaj Pakol. Siemanko. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, bo nie wiem, być może jest to początek jakiejś serii filmu. To wszystko zależy od was tak naprawdę. Jeżeli wam się spodoba taki content, to korzystając teraz z okresu przygotowawczego do mojej walki na gali Elite Fighters, no to być może rozpocznę taką właśnie serię. Przede wszystkim na wstępie zostawcie łapeczkę w górę pod filmem. Jeżeli pierwszy raz jesteś na kanale, to zostaw suba, będzie mi bardzo miło. A ja dzisiaj do Pakola mam kilka pytań. My jesteśmy w ogóle po treningu, po dobrym treningu. No kurczę, no dzisiaj było naprawdę zdrowo. Tak naprawdę w sumie ja już ile? Drugi miesiąc, nie? W sumie trenuję tutaj. W ogóle pod każdym zdjęciem, co z tobą rzucę, jest kurwa taka burza, że... Ale burza, że czemu? Że masakra, nie? Ludzie mi się pytają, co na to bonus, że z tobą trenuję i tak dalej. Jest masakra, no. Przede wszystkim, a co to ma wierzyć? Przede wszystkim jest... Żebyś oddał płytę Michaela Jacksona, a to do płyty Michaela Jacksona sobie jeszcze wrócimy dzisiaj. Przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, no trenujemy tutaj z Pakolem, no Pakol już tutaj kupę lat trenuje, ja dopiero jestem nowicjuszem, bo przygotowuję się do walki, no i trenuję tak naprawdę drugi miesiąc tutaj, no gdzieś tam te moje treningi przerwał i na dwa tygodnie niestety byłem wyjęty, natomiast w tej chwili no jestem regularnie. Potwierdzasz? Chuja wale? Nie. W miarę regularnie. No kurwa! Każdy ma inną definicję regularnie. Jestem regularnie na treningach. Kurwa, ty zawsze musisz chwileczkę jakąś bić, nie? Nie, słuchajcie. Myślę, że możemy przejść do rzeczy. No ja mam do ciebie dzisiaj, uszykowałem kilka pytań. Nie wiem, czy to będą pytania, które się spotkały. Na pewno gdzieś tam z częścią tych pytań już się spotkałeś. Natomiast ja chciałem się zapytać na dzień dobry takie pierwsze pytanie, jako ja jestem miłośnikiem muzyki, jestem też kolekcjonerem płyt, jestem winyli, od niedawna winyli. No i oczywiście ciebie chciałem zapytać o twoją kolekcję płyt. Kiedy tak naprawdę zaczęła się twoja... Kiedy zacząłeś kolekcjonować płyty? Czy pamiętasz w ogóle ten okres? Od czego się zaczęła tak naprawdę ta kolekcja? I czy jest jakiś ranking w ogóle osób, które posiadają największe kolekcje kontaktów i winyli w Polsce, w Europie? I czy wiesz, który jesteś może w takim razie? Jeżeli tak powiem, czyli od początku, od czego zaczynamy? To jest jedno pytanie, to jest bardzo rozbudowane pytanie. No. Kiedy zacząłeś kolekcjonować płyty? Zresztą? Tak naprawdę z pierwszej kasety, jaką dostałem od starszego brata, no to zacząłem już ją trzymać. Później z czasem wymieniłem kasety. I który to był rok? Na własność, bo jak dostałem pierwszą kasetę, jak już nie mieszkałem z bratem, czyli w roku 96. A wcześniej po prostu podkradałem kasety brata, jak jeszcze mieszkaliśmy. To też jest jakaś forma kolekcjonowania, nie patrząc, nie? Od 96 roku buduję własną kasetę. 96 roku, no to mamy praktycznie 25 lat. 25 lat. Kurwa. To tyle, co ty masz, nie? No nie, no ja mam 32 lata skończone, w tym roku stosowy wiek, 33, a to dopiero w grudniu. No i tak, no i kolejna część pytania była taka, czy jeżeli istnieje takowy ranking, to czy wiesz może, który jesteś w Polsce, który w Europie pod względem ilości, pod względem wielkości właśnie kolekcji kompaktów i winyli? Czy w ogóle jest taki ranking? Czy oficjalny, czy nieoficjalny? Czy wiesz, który jesteś? Oficjalny taki ranking nie istnieje. Mówi się gdzieś tam o tym, kto ma największą liczbę płyt, ale to nie jest w żaden sposób potwierdzone, bo wiele osób nie chwali się tym, po prostu ma te płyty w domu i tyle, wiesz, jak no jest tak. Jakiś dziadek, który zbiera 40 lat płyty i on nawet nie za bardzo ma internet czy Facebooka, to on nie wstawia zdjęć, nie jest członkiem grup. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś miał większą kolekcję, ale wiem o jednym gościu, który ma większą. Czyli nieoficjalnie można powiedzieć, że zajmujesz drugie miejsce gdzieś tam, w Polsce? Gdzieś tam jakaś strona kiedyś robiła jakiś ranking i byłem na drugim miejscu. Ale ile w tym jest prawdy, no to wiesz, oni robili ranking, a nikt mnie nawet nie zapytał, ile ja mam tych płyt.
Także no, myślę, że to nawet nieoficjalnie będąc gdzieś tam w takim rankingu na drugim miejscu uwzględnionym, no to już myślę, że jest naprawdę, nie trzeba nikomu mówić, że kolekcja jest imponująca, jaką Pakol ma kolekcję, to możecie sobie... Wiadomo, liczy się nie ilość, a jakość, bo no tak, są też reporterzy z radia, którzy przez 40 lat dostawali za darmo materiały no promocyjne, tak. Mają tym zawaloną całą piwnicę, strych, pokój, salon, kuchnię, przedpokój, łazienkę i nic z tego więcej nie wynika. No tak. Zgadza się. No jaką Pakol ma kolekcję, to możecie sobie sprawdzić na Instagramie Pakola, w opisie filmu znajdziecie odnośnik, bo Pakol regularnie wrzucasz tam, widzę różne relacje z nowości i tak dalej, które nabywasz drogą kupna. Chwalę się czasami. Lubię się czasami pochwalić, jak mam fajną perełkę. Jeszcze tutaj było tak naprawdę, bo to tak zwróciłeś dobrze uwagę, pytanie bardzo rozbudowane, chciałem jeszcze tutaj, ale tak na szybko już bez rozwijania się. Ile płyt w skali miesiąca kupujesz? Ile winyli, ile kompaktów? W skali miesiąca, pi razy oko, plus minus. Ile winyli, ile kompaktów, to od razu powiem, że lubię mieć wszystko, każdy album lubię mieć i na kompakcie, i na winylu. A dwa, nie do końca mogę też powiedzieć, ile tego kupuję, no bo jakby moja żona się dowiedziała, to by mi zaraz przykręciła kurek i już bym nic nie kupował. Pozdrawiamy Martynę. Także kupuję tyle, ile mogę, okay. Ale nadal jest to za mało. Ile lat trenujesz? Czy zostałeś kiedyś znokautowany? I... A to podzielmy to może, bo zaraz zadasz znowu 6 pytań. Dobra, no to bez obijania głowy. Ile lat, od ilu lat trenujesz? Ja powiem ci szczerze, że nawet nie wiem. No, nie na więcej. Pewno lata... 10, 15? No, myślę, że w tych granicach co mówię. Między 10 a 15, no to jest sporo. No to już... jakoś tak. No to już... Jakoś tak, ale... Ogórkiem nie jesteś, o. Nie mi to rozumiem, ale jeśli chodzi o to, ile lat trenuję, to musiałbym też dokładnie sprawdzić, ale na oko tak jak powiedziałem, między 10 a 15. A powiedz mi, czy zostałeś kiedyś znokautowany? Czy to na treningu, no, też masz kilka walk na swoim koncie, tak? Ale też jakby, nie, w walce chyba z tego co wiem, to nie, nie? Typowego knockoutu nie miałem nigdy. Ale przez przypadek czasami w treningach się zdarza. Ale niejednokrotnie był knockdown, i liczony, na sali powinienem być liczony, ale nie byłem. Ale knockdownów było sporo. Aha, okej. Okay. Czy jest jakaś taka walka, starcie? Nie mówię tylko o walkach zawodowych typowo w oktagonie, natomiast mówię też o starciach, o sparingach na sali, czy też może jakieś bitki, może na ulicy. Czy jest jakieś takie starcie, które wspominasz, które było dla ciebie najcięższe? W którym myślałeś sobie, kurwa, nie poradzę sobie, nie dam rady, nie? Ja pierdolę. No, powiem ci tak, ja akurat mam tak, że nawet jak przegrywałem, to zawsze wierzyłem, że wygrywam. I kiedyś na walce dostawałem przez całą rundę takie smary, że definitywnie przegrywałem tą walkę. Później oglądałem to na wideo i widziałem, że to w ogóle była dysproporcja umiejętności ogromna. A przerwy między rundami pytam narożnika, czy wygrywam tą walkę, bo wydawało mi się, że wygrywam. Wierzyłem w to, że wygrywam i wierzyłem w to, że walkę całą wygrywam, także zawsze do końca wierzę, że wygrywam. Nawet jeśli przegrywam, to wierzę, że gdzieś tam jakiś czas spadnie. No bardzo często się też mówi, nie? Że dużo zależy od naszego nastawienia, to jakie mamy nastawienie psychiczne, mentalne do walki, no to też taki jest czasami efekt. Nie? Jakie można nastawienia? Bo teraz... Bo na treningach widzę, że tak raczej... Kurwa, przez! Nie dajesz się, nie mówię. Weźcie go, nie słuchajcie, wytniemy to. Nie, jest dobrze, na treningach, ja powiem tak, no jeżeli spłacając tego naszego wywiadu, no to pierwszy raz tak naprawdę dopiero czuję. Trzecia walka, nie? Ale pierwszy raz poczułem taką jakby, nie wiem jak to nazwać, chęć rywalizacji. Przede wszystkim poczułem, że zaczynam coś łapać, tak? Nie czułem, że na przykład zawsze wszyscy mnie bali o te kurde, przy zadawaniu ciosów, o te dokręcanie bioder, nie? Przy lewym, przy prawym, nigdy tego nie wiedziałem, o co w tym chodzi, nie? Ostatnio się zacząłem łapać na tym, że zaczynam dokręcać. To przyszło u mnie samoistnie. To patrz sobie tam, jak chłopaki dokręcały. No ja wiem, wiesz, no to już tutaj... Powiem ci, że przede wszystkim powinieneś patrzeć na technikę i obserwować lepszych. Tak. Na przykład takie Azów, którzy tam w tej chwili robią tarcza. No wy tego nie widzicie, bo tutaj akurat Gamu mamy przed sobą. Akurat Gamu nie trenuje, tylko się przebiera i robi sobie jakieś zdjęcia na końcu. Ale tutaj reszta chłopaków ćwiczy sobie. Skończyli trening i już swój. Zaczęli dorabiać, a teraz my skończyliśmy swój i jeszcze siedzimy, a oni dalej dorabiają. No czyli dorabiają do treningu więcej niż
sprzedawane. No tak, no tutaj myślę, że nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, bo kto ma wiedzieć, ten wie. I kto chociaż odrobinę się orientuje w temacie, to wie, że tutaj w klubie Akos MMA naprawdę nie ma tutaj... Każdy, kto podchodzi poważnie do treningów, to nie spieszy się do domu. No nie, no ja się nie spieszę, no absolutnie. No też siedzimy już troszeczkę po tym treningu. No z 10 minut najlepiej. No nie, jest więcej. Nie. W każdym razie no, treningi nie są lekkie tutaj, jeżeli ma być szczery, jak przyszedłem tutaj trenować jako totalny laik tak naprawdę, bo wcześniej tak naprawdę do poprzedniej mojej walki dwa lata temu, bo to tak naprawdę zostałem wzięty w zastępstwo do karty walk 30 dni przed galą, zostałem wyjęty tak naprawdę z ciągu fast foodowo-alkoholowego, treningów zrobiłem może z 4. Tak naprawdę w ciągu tych 30 dni i no i wyszło jak wyszło. No i tak cud, że to w ogóle wyszło do drugiej rundy, skończyło się kontuzją akurat. Z kim to było? Z Mnichem Terminatorem. No, także to i tak cud w ogóle, że to doszło do drugiej rundy. Natomiast teraz tak naprawdę mówię po raz pierwszy, no chcę się przygotować. No i też przygotowuję się naprawdę solidnie. 3 treningi w tygodniu, za chwileczkę będą 4. Dobra, ale nie reklamuj się tu, bo tak. Twój przeciwnik się przestarzy. No właśnie, no. Tylko do... Aha, on się ma, ale tylko do ale słuchaj, nie muszę się reklamować, bo on już jest obsrany. No chłopie. Krótkie pytanie. Kiedy planujesz kolejną zawodową walkę i czy masz jakiegoś wymarzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć? Co, nie wiem, to jest sport, także kto się trafi, to będzie musiał... No nie, no na pewno masz, no każdy ma taką. Nie masz nikogo takiego, z kimś... Nie, ja po prostu robię to dla fanu, dla sportu lubię to, czy przegram, czy wygram, to i tak jest fajnie, że wszedłem do ringu i coś gdzieś zrobiłem, wiesz, ja już też nie jestem pierwszej młodości, mam to dużo na głowie, trenuję na tyle, że pozwala mi czas, żona i chęci i tak uważam, że dużo trenuję na ilość obowiązków, które mam i na pewno zobaczę w tej chwili akurat sytuacja covidowa wygląda tak, że MMA jeszcze jakoś sobie radzi, ta K1 nie radzi sobie w ogóle, nie ma żadnych eventów, jeśli chodzi o stójkę, może jakieś amatorskie, także jak tylko się gdzieś tam coś pojawi, to wystartuję sobie gdzieś tam. Okay. Może ze 2 razy na amatorskie, a może na koniec roku, jak wrócą zawodowe. Ja wolę się bić na zawodowych, bo tak uważam, że za wcześnie zacząłem zawodowy, bo z małym rekordem amatorskim to generalnie było błędem, ale przynajmniej mam ładne zdjęcia z walk zawodowych. A tak jak mówię, nie jestem w pierwszej młodości, bo będę miał co pokazywać dzieciom. A właśnie, a powiedz mi, możesz naszym widzom zdradzić swój wiek, bo to chyba jesteś często o to pytany. Gdzieś tam ten twój wiek zawsze gdzieś tam, może, no, może nie jest jakąś tajemnicą poliszynela, ale gdzieś tam kurde budzi jakąś ciekawość, wydaje mi się. Ile? No to może znaczy ja wiem ile masz, ale czy możemy widzą się pochwalić? To może zrób konkurs i jak ktoś trafi, to dostanie swoją płytę nagrodę. O, no bo akurat właśnie teraz nakład zamknięty. Ja akurat nie nagrałem płytę. No to może nagramy razem kiedyś. A były szymiarki kiedyś? Powiem, że tak. Kiedyś były? Były kiedyś, coś tam tak, było. Pomysłów zawsze było dużo, ale na szczęście mam sporo samokrytyki i nie wszystko, za co się zabieram, dochodzi do końca. Dobra, słuchajcie, to możemy zrobić taki konkursik. Pierwsza osoba, która jako pierwsza w komentarzu pod tym filmem trafi i napisze, ile Pakol ma lat, dostaje ode mnie mój najnowszy album Nieokreślony. Czas start. Dobra, jeszcze chciałem Ciebie zapytać tak odnośnie, w sumie nie planowałem tego pytania, ale już tak w sumie mi się samo nawinęło. Jakby nie patrzeć, gdzieś jesteś osobą, gdzieś tam, no, byłeś, jesteś, no gdzieś tam na tym YouTubie, jesteś osobą znaną, mniej lub więcej, ale jesteś gdzieś tam paroma, nie czarujmy się, paroma filmami zasłynąłeś na tym YouTubie, natomiast chciałbym, ale to już tak naprawdę zupełnie na szybko, jaki masz stosunek do federacji freak fightowych i czy ewentualnie, czy masz z kimś na YouTubie napięku, z kim byś chciał coś wyjaśnić, bo ja odnoszę wrażenie, że jesteś osobą, tak patrząc po komentarzach, jesteś osobą bardzo kontrowersyjną i wydaje mi się, że chętnych by nie brakowało, żeby gdzieś tam z tobą się sprawdzić. Co ty o tym myślisz? Kurczę, znowu zadałeś 5 pytań w jednym, no nie, no, to może powiedzieć to.
czy jestem osobą kontrowersyjną, to nie wiem, nie mi to oceniać, bo dla mnie generalnie mało co jest kontrowersyjne, gdzieś to mam wysoki próg tolerancji. I co tam jeszcze było, czy co? Czy jakie mam podejście do federacji? Jakie masz podejście generalnie do federacji freak fightowych i czy byłbyś skory wystąpić na takiej federacji? Trzeba przede wszystkim, nie mam problemu do federacji freak fightowych. Tyle, tylko że trzeba od razu jasno podejść na starcie do tematu i rozróżnić, czym jest federacja prosportowa, czym jest federacja freak fightowa. Ale myślę, że to już dawno tak naprawdę jeżeli ktoś to rozróżnia, to w sumie nie. Słuchaj, no miałbyś problem do federacji freak fightowej, miałbyś problem do mnie, nie? Także to już byśmy wtedy inaczej rozmawiali. Nie mam problemu do federacji freak fightowych, sam nie. Czasami, jak mam możliwość obejrzenia, to jest, oglądam. Tak. Byłem kiedyś na jednej gali freak fightowej i bardzo mi się tam podobało. No show jest, nie? Jakby nie patrzeć. Tak jak mówię, wiedziałem, że podchodzę do tego jak do freak fightu, no tak, a nie spodziewam się walki sportowej, a dostaję freak fight, a później jestem... Ale absolutnie tego nie można tego kategoryzować w kategoriach, gdzieś tam traktować w kategoriach sportu. Ja też dostaję różne, wiadomo, też różne emocje wzbudzam, różne komentarze gdzieś tam dostaję od ludzi, że ostatnio gdzieś tam dałem się nawet w jakąś dyskusję z kimś chyba, nie wiem, na Instagramie czy na Facebooku, że ktoś mi napisał, że obrażam prawdziwych sportowców. Że ja obrażam prawdziwych sportowców. Przecież ja nigdy w życiu nikogo nie obraziłem, że ja mega szanuję. Tutaj przecież nie musimy chyba mówić, kto tutaj w tym klubie trenuje i tak dalej. Dla mnie to jest w ogóle zaszczyt, że mogę się czasami mijać, bo wiadomo, że grupa zawodowa z tą naszą grupą gdzieś tam się tutaj mijamy i tak dalej. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Ja mega szanuję, sam jestem fanem, czy KSW, UFC i tak dalej. Ja mega szanuję. Natomiast no, nie można wrzucać do jednego fora zawodowców, kurde, z freak fighterami. No przecież wiadomo jest to, że ja to robię dla pieniędzy, dla fejmu i dla... No właśnie, a ja wracając do tego pytania, czy bym podjął rywalizację w ogóle na freakowej gali, no, tak? Czy podjąłbyś taką rywalizację? Czy ewentualnie, czy jest ktoś na YouTubie w ogóle z kim, bo ja odnoszę wrażenie, że kolejka już do ciebie była niemała. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale... Ja tego nie wiem, bo ja tak jak wiesz, nie śledzę za bardzo rzeczy w internecie. Czasami coś wrzucam, ale za bardzo tego nie śledzę. Także nie mam nikogo wybranego, z kim bym chciał, bo generalnie ja nie łączę sportu z agresją. Także jeżeli idę się bić, to typowo jest to po prostu sportowa, no to też bardzo, sportowa bardzo, rywalizacja. Czy kogoś mam, z kim bym chciał, to nie mam, bo ja nawet nie znam tych osób, a jak ich nie znam, to nikogo, do nikogo nic nie mam, żadnej awersji, więc jakbym miał sobie wybrać przeciwnika, to nie mam nikogo na oku, tak samo jak w poważnych walkach. Tak, czyli jakby też nie mam, razu, też nie mam nikogo na oku. Jakby była dobra oferta, po prostu wziąłbyś kogo by ci dali. Nie, to zależy od wielu okoliczności, nie? Zależy od wielu okoliczności, bo na przykład wiadomo, że dobra oferta finansowa to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest też kwestia przeciwnika, bo na przykład jeżeli ktoś spukany wyzywałby mnie na wizji tylko po to, żeby nawet przegrać, a zarobić sobie pieniądze, to ja nie chciałbym napychać mi portfela. No tak, no. Bardzo często, to jest bardzo modne w dzisiejszych czasach. I tylko to. A zauważyłeś też takie zjawisko? Znaczy, tak czy inaczej, wolę iść na przykład na amatorską galę K1, dostać bardzo mocnego przeciwnika, dostać śmieszne pieniądze, niż dostać duże pieniądze i wygrać. Bardzo często tak jest, że ktoś na przykład mniej znany, czy spukany, tak jak mówisz, no ale zazwyczaj chodzi o fame w tym przypadku, ktoś mniej znany próbuje gdzieś tam wyzwać, nie wiem, kogoś w internecie, żeby doszło do walki, tak? I żeby tylko to zarobić pieniądze. Ale jest też jedno bardzo częste zjawisko, z którym ja już spotkałem się kilkukrotnie. Nie wiem, czy słyszałeś o takim zjawisku, natomiast ja bardzo dużo dostaję propozycji walki od, no może nie zawodowców, tak, ale już naprawdę od chłopaków takich, wiesz, no pisze do mnie grzecznie, pisze do mnie chłopak na przykład, że chciałby ze mną zawalczyć, czy mam już rywala, jeszcze jak mój rywal nie był ogłoszony, tak, czy mam rywala i tak dalej, wchodzę na jego profil na Instagramie, a on tam, kurczę, wiesz, nie, kurde, no co mam ci powiedzieć, no i od razu poznać, jak ktoś napierdala, no już ileś lat, kurde, gościu tam, kurde, prowadzi tego Instagrama, już tam ileś lat, wiesz, zasuwa, tam, kurde, ale filmiki, o co w ogóle chodzi? Filmiki, sparingi, widzę, kalafiory jakieś widzę na uszach i tak dalej, nie? I wiesz, ja co ja mam mu odpisać? Ja mówię, stary, mówię, że widzę, mówię, jakie masz uszy, mówię, widzę, że się dobrze fuj napierdala. Tak, mówię, serio, chcesz się, mówię, bić, mówię, z gulańcem, który nie umie się bić? Ale skoro zależy ci na fejmie i na pieniądze, to nie grasz każdą walkę. Ale nie, no właśnie, to taka walka mi nic nie daje. A czy się mi interesuje, którą wygrasz?
Nie rozumiem. Interesuje się tylko taka walka, którą jesteś w stanie wygrać? Nie, ja nie mówię o tym. Ja zupełnie absolutnie... Interesuje się tylko walka ze sobą samą? Nie, nie, ale ja zupełnie o czym innym... Nie zrozumiałeś mnie teraz. Może źle po prostu to powiedziałem. Jeżeli ktoś by mi dobrze zapłacił, i byłoby to, byłoby wiadome, żebym dostał wpierdol od takiej osoby, gdzie ja trenuję powiedzmy 2 miesiące i tak na przykład kazaliby mi z tobą walczyć, nie? Gdzie ty trenujesz 10 lat, no to jest wiadome, żebym kurde, nie wiem co zrobił, to, chyba żeby naprawdę z mojego narożnika ktoś rzucił skórkę od banana i byś się na niej poślizgnął, no to może nie, wtedy bym wygrał, nie? Ale to jest wiadome wpierdol, ale no tak jakby za dobrą ofertę finansową, no to byłbym w stanie gdzieś tam to wziąć, dałbym z siebie wszystko, gdzieś tam może bym cię gdzieś utrafił, chociaż byś gdzieś coś tam odczuł i tak dalej. Natomiast... Uchwalone? O, kurwa! Na razie, tak? Natomiast wiadomo, że gdzieś tam nie upatrywałbym swoich szans w wygranej tej walce. Natomiast... Czyli bierzesz taką walkę, że nie wiem? Wziąłbym, jeżeli byłaby dobra oferta finansowa. Natomiast absolutnie, konkretnie... może inaczej, bo nie rozumiesz, o co mi chodzi. Czy ty byś wyzwał kogoś takiego jak ja do walki, mając 10... Ale ja nie wyzywam nikogo do walki. No, ale mówię, jeżeli byś wyzywał, to szukałbyś swojego potencjalnego rywala na takim poziomie, jak ja prezentuję? Ja nie potrafiłbyś odpowiedzieć na to pytanie, bo ja bym w ogóle z zasady nigdy nikogo nie wyzywał. No ale powiedz mi, czy chciałbyś rywala na takim poziomie jak ja? To mając 10 lat? Może nie, żebyś wyzywał, czy chciałbyś? To raczej wątpię. Raczej masz aspiracje gdzieś tam wyższe, walki z tobą bym nie. No więc dlatego mówię, no bardzo częste zjawisko jest, pisze do mnie dużo chłopaków z różnych tam jakby miast, tak, którzy, ale to mówię, z kulturką pełną i tak dalej, co widzę, że trenują latami, pisze mi gość, że trenuje tam, nie, 4 lata, 5 lat, 6 lat i że chciałby zawalczyć, że nawet są w stanie mi całą garzę oddać na moją gość, żeby tylko zawalczyć. No może ktoś cię nie lubi i chce prosić, czy lubi. No też to oczywiście, ale to nie ma jakby najmniejszego znaczenia, tylko znaczenie jakby tu ma to, że widzę, że chłopak naprawdę bije się dobrze, widzę jakie ma oczy i tak dalej. Czy aspiruje, czy... Dlaczego on się chce z tobą bić? Dlaczego on się chce bić z kimś, kto... A mnie pytasz? No, ja tego nie wiem. No ja się tobie pytam, czy słyszałeś o takim zjawisku, ja już z paroma osobami tą gadałem. To jest coraz częstsze zjawisko, że zawodowcy... Nie słyszałem. Zawodowcy, znaczy nie zawodowcy, akurat rozumiem, że często zawodowcy czują się urażeni wypłatami w sporcie. To tak, no, to też się zdarza. Po części to rozumiem. No, ale to jest, mówię, no, coraz częstsze właśnie zjawisko, nie? I to mnie właśnie dziwi, nie? Ja, to nie jest to, że ja bym nie wziął takiej walki, tylko że ja wiem, że nikt nie zapłaci za taką walkę, bo jeżeli piszą, wiesz, że ten chłopak na wierzchnie nie jest znany i tak dalej, to żadna taka federacja fightowa go i tak nie weźmie, więc co ja mam napisać? No dobra, wezmę z tą walkę, no ale kto ją zrobi? Kto ją zorganizuje? No co mam, wiesz, co chodzi, nie? No a co mam, wejść z nim do klatki, sparing zrobić, żeby pierdolił, wiesz, za damski kój? No to jest kurde. Ale ty sobie sam zadałeś pytanie i sam sobie na nie odpowiadam. No ja wiem, ja chciałem tylko zobaczyć twoje zdanie. Gotowy? No i co dalej pierdalasz te ciastko? No bo kula muszę węgle wpierdolić. Aha, ale niedobre. Ale nie zarekomendujesz, że dobra. Ale nie zarekomendujesz. Dobra, wszystko jest.